Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawiam urządzenia, które pojawiły się na moim warsztacie produkcji Craft Drew. Zacznijmy od stołu, jest to stół SNC2, bez wątpienia z bardzo solidną konstrukcją. Dlaczego zdecydowałem się na zmianę stołu i dlaczego akurat ten stół? Po pierwsze, i nie wiem czy nie najważniejsze, możliwość regulacji wysokości blatu. Opuszczam blat do samego dołu i zobaczymy wymiar od podłogi do góry blatu. Blat jest opuszczony maksymalnie do dołu. Sprawdźmy jaki jest wymiar. Od podłogi do góry blatu mamy 570 mm. Teraz podniosę blat maksymalnie do góry i zmierzymy to samo. Bardzo wysoko się podnosi. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się tego, że będzie to aż tak duża wysokość. 1090 mm. Blat stołu mamy wykonany z MDF-u. Oczywiście krawędzie są ładnie sfazowane dookoła. Mamy tutaj szereg otworów. Wykonany w rozstawie 100 mm. Średnica otworów to jest 20 mm. Możemy tutaj zastosować różnego rodzaju imaki. Jak mogliście widzieć na nagraniu z targów, Craft Drew w swojej ofercie ma również specjalne zaciski. Jakbyśmy chcieli na tym stole sklejać jakieś ramy, również mamy możliwość dokupienia takich docisków. Sprawdźmy powierzchnię roboczą. Szerokość blatu 1726 mm, głębokość 1020 mm. Dokładki 150 mm. Mogę je wsunąć na maksa do stołu i wysuwają się naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o wysuwanie tych dokładek, mamy tutaj korbkę, luzujemy. Tutaj mamy dodatkowo taką zapadkę, którą wyciągamy. Możemy teraz tą dokładkę przesuwać. Jeśli opuścimy tą zapadkę, przesuwając tą dokładką, ona nam w pewnym momencie wskoczy na swoje miejsce. Kontrujemy to korbką. Mamy dokręcone, zmontowane, można pracować. W podstawowej wersji ten stół występuje bez tych dokładek bocznych. Te dokładki możemy dokupić dodatkowo. Ja od razu się na nie zdecydowałem, ponieważ na pewno mi się przydadzą. Oczywiście one wysuwają się sporo szerzej, także naprawdę tutaj powierzchnia robocza zwiększa się zdecydowanie. Jeśli na przykład robię jakiś słupek kuchenny bądź szafę, to będzie to świetne rozwiązanie. Dodatkowo już mam tutaj pewien pomysł, jeśli chodzi o cięcie zagłębiarką. To rozwiązanie z tą dokładką, tak żeby żaspiły był w tym miejscu, może sprawdzić się naprawdę dobrze, ale to sobie z czasem przetestujemy. Jeśli chodzi o konstrukcję stołu, to rama jest wykonana bardzo solidnie. Naprawdę chłopaki nie pożałowali tutaj stali. Profile mają 80 na 40 mm. Stół waży sporo, ale naprawdę jest to solidna konstrukcja. Stół oczywiście jest na kółkach, więc w pełni mobilny. Możemy sobie nim dowolnie przejeżdżać w miejsce, które potrzebujemy. Kółka w stole możemy oczywiście zablokować. Ten stół będzie teraz moim głównym stołem do składania mebli. Zobaczycie na kolejnych nagraniach, jak się będzie sprawdzał. Tutaj mamy kolejną rzecz. Wózek transportowy WT1500, co prawdopodobnie oznacza, że ma 1500 mm szerokości. Sprawdźmy. Tak jest. Oczywiście wózek na kółkach, pochylony w jedną stronę. Tutaj ja ustawiam formatki akurat w pionie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy układali je w poziomie. To już zależy tylko i wyłącznie od nas. Jak wiecie, wspominałem we wcześniejszych nagraniach, że będę coś musiał zrobić na segregację formatek. Myślałem, że będę budował coś samemu. W taki sposób wygląda wózek z tyłu. Jak spojrzymy w tą stronę, możemy zauważyć, że te profile są delikatnie pod ukosem.
Tutaj na dole mamy taką półeczkę. W tym miejscu możemy opierać duże formaty i mamy miejsce na dużą płytę. W wózku mamy również rączkę, to jest ten element. Tutaj luzując korbkę możemy tą rączkę sobie wysunąć na taką odległość jak potrzebujemy. Blokujemy sobie. Oczywiście tutaj korbkę możemy składać w taki sposób, żeby nie wystawała nam poza tą krawędź. Ta rączka wysuwana jest z tego powodu, że jakbyśmy kładli tutaj elementy na płasko, mielibyśmy jakiś dłuższy bok, który wystawałby nam poza obrys wózka, żebyśmy mogli swobodnie nim jeździć. Łapiemy za rączkę i wtedy jeżdżenie nie stanowi żadnego problemu, nawet jeśli jakiś element wystaje poza wózek. Widziałem, że pojawiały się jakieś pytania odnośnie tego, ile materiału się zmieści na tym wózku. W kolejnych nagraniach oczywiście sprawdzimy to, czy zmieszczę się tutaj z formatkami na całą kuchnię. Mam nadzieję, że tak. Jak widzicie, już nie wytrzymałem. Musiałem poustawiać kilka formatek, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie, ale to już w kolejnych nagraniach się przekonamy. Akurat teraz szykuję się do składania pewnej zabudowy, więc od razu sobie posegreguję te formatki, będę miał pod ręką. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Na pewno nie powiedziałem wszystkiego, jeśli chodzi o te sprzęty, ale na spokojnie będę sobie sprawdzał, a Wy razem ze mną w kolejnych nagraniach zobaczymy, czy te urządzenia się u mnie sprawdzą. Moi drodzy, zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych. Ja montuję Wam ten filmik i uciekam do domu. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Pozdro!